Jak szybko przygotować pyszny kapuśniak i to bez dodatku mięsa? Czas start. Drobno pokrojoną cebulę smażymy na oleju. Następnie dodajemy przyprawy, paprykę wędzoną, ostrą i słodką. Teraz czas na świeżą, poszatkowaną kapustę. Całość smażymy aż do zmniejszenia objętości. Dodajemy soczewicę, pomidory, kukurydzę, a na koniec bób. Wszystko dusimy przez 5 minut. Wlewamy bulion warzywny i gotujemy, aż soczewica zmięknie. Na koniec dodajemy sok z cytryny, odrobinę soli, pieprz i ozdabiamy całość koperkiem. Smacznego!